dniach 3-5 czerwca w Kraśniku odbędzie się kolejna ogólnopolska konferencja poświęcona Public Relations w samorządzie. W tym roku zatytułowano ją PR w kryzysie, kryzys w PR-ze. Skierowana jest do ludzi, którzy na co dzień zajmują się PR-em. PR-em w samorządach, w powiatach, w gminach, w województwach. Na spotkaniu wystąpią m.in. dr Włodzimierz Głodowski oraz dr Wojciech Jabłoński z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Jabłoński i serdecznie zapraszam na ogólnopolską konferencję PR i komunikacja społeczna w samorządzie. Na swoim wykładzie będę mówił o procesie spin doctoringu, czyli o procesie dosłownie nakręcania informacji dla mediów, o prowokowaniu mediów do podjęcia określonych tematów, korzystnych dla tych, którzy ten temat wymyślają i mediom podsuwają, ale również korzystnych dla samych dziennikarzy. Wokół procesu spinu, wokół nazw z tym związanych, typu spin doktorzy, media spinning, narosło wiele nieporozumień i jeśli chcemy zrozumieć istotę współczesnego public relations, które generalnie jest przedstawiane przez pryzmat kontaktów z mediami, proponuję skierować uwagę właśnie na mój wykład. Doktor Włodzimierz Głodowski, Uniwersytet Warszawski, Zakład Teorii Komunikacji Społecznej. Warto śledzić trendy komunikacyjne, które pojawiają się na bieżąco w public relations, ponieważ mamy do czynienia z dziedziną żywą, rozwijającą się. To nie jest jakaś kostyczna, klasyczna nauka. Na konferencji w czerwcu w Kraśniku poświęconej PR-owi w samorządzie będę mówił o sytuacjach kryzysowych w instytucjach, o tym, jak powstają sytuacje kryzysowe, jak im zapobiegać, a kiedy już powstaną, jak postępować w sytuacji kryzysowej. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy interesujecie się PR-em, do Kraśnika w dniach 3, 4 i 5 czerwca na konferencję poświęconą roli PR-u w samorządzie. Naprawdę warto porozmawiać o współczesnej komunikacji społecznej.